kochani! Dzisiaj mam przyjemność powitać Agnieszkę Bielawską ponownie na kanale Andi Hoński. Poznaliśmy Agnieszkę w pierwszym nagraniu Moja droga do przebudzenia. Agnieszka ma bardzo szerokie i ciekawe spojrzenie na świat. Sama bada wiele zagadnień i dzisiaj chciałaby przybliżyć nam temat, w który się bardzo zagłębiła. 10-letni chłopiec z Rosji, Sławik Krasznikow, znany jest ze swoich przepowiedni. W dzieciństwie miał ogromny dar, widział wszystko na wskroś. Diagnozował i uzdrawiał ludzi, ale przede wszystkim przekazał swoje proroctwa. Więcej o tym opowie już nam sama Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Bardzo nam miło, że jesteś dzisiaj z nami. Dla mnie też jest miło ponownie być na kanale Andiego Hońskiego. Cieszymy się, że masz dla nas wiedzę, z którą chciałabyś się podzielić na temat przepowiedni Sławika. A chciałabym się ciebie, Aga, zapytać, dlaczego akurat teraz, dzisiaj, na ten czas wybrałaś temat przepowiedni Sławika? Dlaczego ja wybrałam przepowiednie Sławika? Dlatego, że one najbardziej się sprawdzają na chwilę obecną, a jest też czas, kiedy zapomnieliśmy o jakichkolwiek przepowiedniach i skupiliśmy się, głównie teraz króluje Edward Casey, a zapomnieliśmy o tym, co powiedział Sławik. I fakt co fakt, przepowiednie Sławika są takie trochę złorzeczące, takie czarnowictwo, ale też nie mamy się czego bać, bo to, że one się sprawdzają, to nie znaczy, że my możemy to zmienić jako ludzie, swoją energią, swoimi intencjami. Jeżeli je sobie przypomnimy, teraz jest też czas takich, że nasze intencje wysyłane do wszechświata, do Stwórcy, one szybko się realizują. Także jeżeli poczytamy przepowiednie Sławika i na przykład będzie takie coś jak znak bestii, możemy to zmienić, możemy wykreować inną rzeczywistość, własną rzeczywistość, rzeczywistość świata, wysyłać dobrą energię, prosić Wszechświat, Stwórcę o zmianę tych przepowiedni, dlatego że każdy z nas, nawet nasza Ziemia, ma dwie linie czasowe. Jeżeli pójdziemy w czarnowictwo, będziemy mieli czarnowictwo. Jeżeli pójdziemy w stronę światła, będziemy mieli światło i możemy uniknąć. Każda przepowiednia na świecie jest... Możemy ją tak naprawdę zmienić. Nie musimy się kreować tego poprzez przepowiednie. Nie musimy tego brać jako już po prostu coś zdeterminowanego, tak? To jest tylko pewna wizja w pewnym czasie, w pewnej przestrzeni, czasoprzestrzeni, która została widziana przez jasnowidza, ale to nie jest coś, co naprawdę musi się spełnić. To naprawdę zależy od tego, w którym kierunku pójdzie ludzkość i każdy z nas, tak? Tak, dokładnie. Aga, opowiedz nam w takim razie o tych przepowiedniach. Te przepowiednie ja w sumie mam wydrukowane, spisane, więc ja bym chciała tak przedstawić na początek przepowiednie, które one się sprawdziły. I zaraz tutaj znajdę, że na przykład... gdzieś było o dwóch wieżach w Nowym Jorku. I właśnie Sławik powiedział o tych dwóch wieżach, że te dwie wieże zostaną zawalone. No i faktycznie to się stało. Opowiadał też o euro, że będzie wprowadzona wspólna waluta euro. On jeszcze tego słowa nie znał, przecież nie było tego słowa. A on już o tym mówił i to wszystko się sprawdziło. Na chwilę obecną, co się sprawdza? Sprawdzają się nasze szczypawki, można powiedzieć, o tym, że jak diabeł kusi, bo tak naprawdę nie chcemy was straszyć, a chcemy tak naprawdę powiedzieć o tym, że o kuszeniu diabła, że Sławik był bardzo religijnym, bardzo wierzącą osobą i on opowiadał o tych przepowiedniach dla mamy i mama je spisała, tylko że mama też spisała trochę na bazie apokalipsy świętego Jana, więc to też dużo się pokrywa. Wow. Czy jest jakaś książka? Bóg mówi do wybranych. To jest książka o Sławiku.
gdzie jest 400 stron właśnie spisanych świadectw jego mamy i osób, które go znały, gdzie możemy sobie przybliżyć jego postać. Czyli były pewne przepowiednie, które się sprawdziły, jak to, jak mówił o dwóch domach w Nowym Jorku, które się zawalą, o wspólnej walucie na świecie, którą będzie euro. Tak, tak, on o tym wszystkim mówił, tylko że ja mam akurat materiały wzięte z internetu, mhm. więc tam nie jest aż tak szeroko to mhm. wszystko opisane. Podejrzewam, że są to najważniejsze wybrane teksty, które no, akurat odnoszą się do sytuacji obecnej. Uprzedzał właśnie Sławiek o tym kuszeniu diabła, tak? To jest bardzo ciekawe, co o tym mówisz. Tak, to chodzi o ten znak bestii, które ludzie biorą. No teraz można powiedzieć, że to ten znak bestii, ja to tak odczuwam, że jest to to coś, bo to coś rozdziela, no niestety, ale duszę od ciała, ludzie się trochę zmieniają i no nie możemy teraz akurat tego powiedzieć tak, że to jest to, czy to będą chipy, czy to cokolwiek będzie ten znak bestii, ale to jest takie, że muszę to też porównać, tą sytuację. Akurat jest tak, kiedy Ewa zerwała jabłko, porównam to właśnie do Adama i Ewy. Kiedy Ewa zerwała jabłko, wąż ją kusił do tego jabłka i obiecał jej, można powiedzieć, jakie ona będzie miała cudowne życie, jaki cudowny świat. Tak, Ewa zjadła to jabłko, Bóg wygonił ich z raju, tak, bo poczęstowała jeszcze Adama dodatkowo. A w tej chwili co mamy? Weź to możesz pojechać tu, weź to będziesz mógł kupić to, tak? I w przypowiedniach Sławika też jest tak, że niedługo ludzie bez znaku bestii nie będą mogli zrobić zakupów. Tutaj nie chcemy straszyć, bo wcale tak nie musi być, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że do tego to dąży. Aga, a ja bym chciała tylko nawiązać do tego, co powiedziałaś o raju, i w którym mieszkała Ewa i Adam, bo mam takie skojarzenie właśnie, o którym rozmawiałyśmy przed nagraniem. Może warto by było to przytoczyć. Te postacie z raju boskiego, Ewa i Adam, wiemy, że one były bardziej eteryczne i bardziej duchowe niż człowiek współczesny, bo mamy przekazy takie, że nie było chorób, że jagniątko piło z tego samego źródełka, w którym był lew, że nie było śmierci. I dopiero wtedy, kiedy przyszedł wąż, który skusił Ewę, skusił człowieka i zjedzono to jabłko, jak gdyby została zmieniona struktura człowieka. I możemy dojść nawet do takich informacji, że wtedy po prostu powstał układ pokarmowy, łańcuch pokarmowy, dualizm, umysł mentalny, ego. Jakby to kuszenie diabła stało się modyfikacją człowieka, modyfikacją jego genomu, jego zmodyfikowaniem. Przynajmniej ja do tego doszłam i to tak odczuwam. Jeżeli teraz nawiązujesz do tej historii biblijnej, do Adama i Ewy i masz takie odczucie, że to, co się dzisiaj dzieje, przyjmując właśnie jakąś substancję, czy jakiś chip, który może wpływać na naturę człowieka i na naszą genetykę, to może być właśnie taka powtórka zmiany człowieka. Zdajemy tak. sobie sprawę, mówi się dużo o transhumanizmie, czyli człowiek 3.0. Ale to jest takie rozdroże, prawda, Agnieszko? Teraz jest ta walka, że cała walka toczy się, czy my pójdziemy w ten człowiek 3.0 transhumanizm, czy my pozwolimy, żeby stało się to, co robi natura, czyli taki ewolucyjny wpływ na nas, żebyśmy stali się tym człowiekiem, który będzie zbliżony do tego, czym był w jego pierwotnym stanie. Tak, to wszystko od nas zależy w tym momencie, bo to my mamy wolną wolę, wolny wybór i to, czy my chcemy poddać się jakiejś eksperymentowi medycznemu, czy nie, to jest tylko nasz wybór. Jeżeli coś chcemy zmienić w naszym ciele, no to zmieniamy coś w naszym ciele. Na przykład, tu podam taki błahy przykład, jeżeli chcemy mieć tatuaż, mamy tatuaż, już zmieniamy własne ciało, tak? Tu akurat mamy sytuację, gdzie jest coś, co jest zmieniane w nas od środka.
I to jest właśnie to, że to jest ta zmiana od środka. My nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę po zjedzeniu tego zakazanego jabłka. Czy takie właśnie przepowiednie, proroctwa mogą być dla nas takim uprzedzeniem, dla nas takim przywołaniem nas do ostrożności, że coś takiego może się wydarzyć, żeby nas na to przygotować, żebyśmy byli uprzedzeni, że może nadejść taki czas, kiedy będziemy kuszeni, kiedy będziemy zwodzeni, kiedy będziemy namawiani do czegoś, kiedy nam może nawet się ukaże jakieś fałszywe obrazy, a my będziemy wierzyć, że to jest zupełnie coś innego niż tak naprawdę jest. Czy to właśnie może temu służyć, żeby nas przestrzec? Myślę, że tak, że to jest przestroga, bo jeżeli by te przepowiednie były takie stuprocentowe wszystkie, to podejrzewam, że one nie byłyby dopuszczone dla ludzkości do czytania. Także te przepowiednie wszystkie do nas dotarły, te wszystkie księgi, te wszystkie proroctwa, one do nas docierają po to, abyśmy my mogli cokolwiek zmienić. Bo też możemy, bo my ludzie mamy wpływ na to, nasza energia, nasze myślenie, nasze wysyłane intencje, tak jak już wspominałam na początku, my mamy na to wszystko wpływ. Tylko jeżeli czytamy tą przepowiednię i albo tak będzie, tak będzie, tak będzie, to znaczy, że tak będzie. A jeżeli nie chcemy, żeby tak nie było, to po prostu zmieniamy tą intencję, zmieniamy myślenie, prosimy Stwórcę, prosimy Wszechświata o to, żeby coś się zmieniło, bo to wszystko, tak jak mówiłam, od nas zależy. To się tak naprawdę koło zatacza cały czas. Te przepowiednie, no niektóre niestety, ale muszą się spełnić. No niestety to tak jak w naszym życiu, że mamy coś zapisane, to ma się stać, ale też mamy pewne ostrzeżenia, dlatego też chodzimy do tych wróżek, czytamy karty tak, żeby było jakieś ostrzeżenie, gdzie możemy cokolwiek zmienić. To identycznie jest z przepowiedniami. Tak, gdy wiemy, co może się wydarzyć, jesteśmy o tym uprzedzeni, możemy obrać jak gdyby inny kierunek, więc pewne narzędzia mogą nam w tym pomóc, jak na przykład przepowiednia, ale też i astrologia, czy badanie ukrytej historii, znajomość cykliczności praw wszechświata. To wszystko może nam, dla nas może być narzędziami, które nam pomogą obrać inny kierunek. Co jeszcze chciałabyś, tak, Aga, powiedzieć o Sławiku i o jego przepowiedniach? Tutaj mam taką fajną rzecz właśnie, tak mi się odkryła, że tutaj dla tych, którzy przyjmą pieczęć Antychrysta, zbudują sklepy, w których będą najlepsze towary i najlepsze produkty spożywcze. Dla tych, którzy nie przyjmą pieczęci, również przez pewien czas będą otwarte sklepy, w których będą towary złej jakości i bardzo wysokie ceny. Następnie i tych sklepów nie będzie. Młodych ludzi Antychryst zdeprawuje przyzwoleniem na wszystko, dopuści wszystkie nałogi i zboczenia. Swoich Bóg ochroni i nikt nie umrze z głodu, tylko przez niedługi czas ludzie będą cierpieć uciążliwości, a Bóg przyspieszy im na pomoc. Pospieszy, przepraszam. Aniołowie pańscy będą bronić ludzi, którzy nie zdradzili Boga. I tutaj tu można się odnieść do tego, że no jak to w Davos ostatnio było, tak, że mają nam serwować jedzenie, minimalizować, pokazywać, że może nie być tego jedzenia, bo głód jest najlepszym sposobem na to, żeby ludzi przekupić do tego, bo diabeł lubi przekupywać. On powie, masz to, ale musisz w zamian coś. I tak naprawdę jesień, tak w mojej opinii przynajmniej, jesień może być ciężka, bo obserwuję też sklepy, półki w sklepach, także no niestety, ale już się pojawia, także nie ma czegoś przez tydzień, potem się pojawia przez chwilę i to jest takie przyzwyczajanie społeczeństwa do tego, że może coś być, może nie być. I jeżeli tutaj też nawiążę do tego właśnie, że tu jest ta przepowiednia o tym, że będą sklepy takie i takie i teraz, to od nas zależy, czy my do tego dopuścimy. Czy właściciele sklepów, jeśli chodzi o korporacje, one mogą tak zrobić, że tylko dla ludzi z tym znakiem mogą być te sklepy, mogą być dopuszczone. A teraz tak, pytanie, czy prywatni sprzedawcy
dopuszczą do tego, poddadzą się systemowi i pozwolą tylko dla tych oznaczonych ludzi kupować czy nie. To wszystko od nas ludzi tak naprawdę zależy. To tylko wola społeczeństwa. Jeżeli dopuścimy do tego, to tak będzie. Jeżeli nie dopuścimy, będziemy mieli wolność. I tutaj też muszę nawiązać do tego, że bo ktoś może powiedzieć, że tu o religię chodzi i tu muszę zaznaczyć, że nie. Tu o wszystkie religie chodzi, bo o wierzących, niewierzących, dlatego że w każdej religii jest dobro i zło. Także tu nie ma co brać, że Sławik akurat mówił o religii, on był prawosławny, więc on tutaj naprawdę mówił o Bogu. Tak, Aga, to jest ciekawe, co mówisz. U nas w Kanadzie już się dosyć oficjalnie mówi o tym, że na jesieni tylko osoby, które będą miały paszport, wiadomo jaki, będą mogły korzystać z zakupów, z miejsc kultury, a może nawet i pracować. Jest bardzo duża presja wywierana na społeczeństwie, ale jest też takie kuszenie, o którym ty mówisz, takie bardzo, powiem nawet prymitywne, zakładanie pułapek na zwierzęta, takie właśnie kuszenie. Wiesz, jak się zakłada atrapę, na przykład na myszki, i daje się im jakiś kawałek sera, chodź tutaj, wejdź i ja cię złapię. I to jest coś, co robi nasz rząd tutaj u nas. Coś wam damy, w zamian, że zrobicie wiadomo co. To będziecie tak mieć taką i taką nagrodę. I bardzo dużo się właśnie robi takich marketingów do tego i podpuszczania ludzi. Ale to jest naprawdę, ja to widzę jako taka pułapka i jako przynęta. Daje się przynętę, tak, żeby nas złapać w pułapkę. Tak, dokładnie. Tak to właśnie wygląda, bo na chwilę obecną jeszcze może my tego nie odczuwamy tak zbytnio, bo nie zwracamy na to uwagę. No mamy też sezon letni, tak? Więc hulaj dusza, nieba nie ma, tak? Jak to się mówi. Ale tak jest, niestety tak jest, że ja mieszkając w Anglii, ja to widzę na przykład na obserwuję ludzi, jak to jest, jak to wszystko jest pootwierane. Ich już nic nie obchodzi, bo oni już mają ten znak, oni do sobie szaleją, tutaj jest jedno party, tutaj to. I na przykład jak się wspomina o tym, że na przykład może nie być jedzenia na jesieni, ewentualnie ono może być wydzielane, ale w ogóle o czym ty mówisz, co ty mówisz? No ale jak mówię, że w Davos już nawet o tym zapowiedzieli, tak, że oni nam mogą zrobić cokolwiek, to ludzie mi nie wierzą, nie wierzą, po prostu nie wierzą. Oni to wzięli, to coś i oni myślą, że oni już są bezpieczni. Wcale nie, bo nawet w przepowiedniach Sławika jest to, że ludzie ze znakiem bestii, oni zostaną oszukani, oni będą czuli się oszukani, gdzie ja już spotykam ludzi, gdzie czują się oszukani. Oni już to zaczynają zauważać, że przyjęli, zdrowie tracą, na kwarantannę muszą iść, jak gdzieś podróżują. No i to na razie tylko są początki, więc to nawet mówię, tak jak było w przepowiedniach Sławika, że to jeszcze ludzie ze znakiem bestii wyjdą na ulicę i będą protestować. Tak, zorientują się, że zostali oszukani, tak. No bo tutaj wszystko jest oparte na pewnej manipulacji i po jakby... jak powiedzieć to słowo, podszywaniu się pod jakąś wartość. Także na przykład Sławik przepowiadał, że może nastąpić taki czas, kiedy ludzie zobaczą swojego proroka, i to będzie właśnie to przyjście Antychrysta, pod postacią religii i wiary, w którą oni sami wierzą. Czyli chrześcijanie zobaczą, że przyszedł Wybawiciel, Jezus Chrystus. Muzułmanie zobaczą Allaha. Nawet buddyści zobaczą, tak, Buddę, ale specjalnie w to nie uwierzą, bo Budda miał nie wracać. Dokładnie. Sławik przed tym uprzedza, tak, że może być taka inscenizacja, przebranie się właśnie tych złych, jak gdyby, mocy, tych, które manipulują i oszukują, za coś, co my wkładamy naszą wiarę, nasze wartości, nasze nadzieje i damy się temu nabrać. I to coś, co on przewidywał, to nas będzie zwodzić, będzie nas właśnie oddalać od naszych wartości moralnych, nawet naszych wartości duchowych,
bo będzie nam mówiło, że możecie tutaj przyjść do tego świata i korzystać ze wszystkich uciech cielesnych, że to nie ma znaczenia, po to tutaj jesteście, niepotrzebne są żadne wartości religijne, bo dzisiaj widzimy, jak bardzo na przykład chrześcijaństwo jest druzgotane. Ja to widziałam w Quebecu, w Kanadzie, jak to się stało w 1968 roku, kiedy kościoły praktycznie opustoszały i ludzie się odwrócili od religii, ale tu chodzi o to, że odwracając się od religii, oni się odwracają tak samo od swojej natury duchowej. I to, ten upadek religii to jest właśnie po to, żeby odkryć manipulację, która była w religiach, ale żeby całkowicie znowu nas oddalić od naszej natury duchowej. Pokazać właśnie tych proroków, ale nowych proroków na bazie tego, w co my wierzymy. I to ma być iluzja, to ma być wielka iluzja. To jest to, co przewidywał, co prorokował, o czym mówił Sławik, tak? I żeby w to nie wierzyć, żeby uprzedzał, że to nie jest prawda, to jest iluzja, że ludzie będą wtedy, ci, którzy za tym podążą, to zrobią sobie wielką krzywdę. Zostanie niewiele ludzi, którzy w to nie uwierzą, a ci nawet, którzy za tym podążyli, będą potem żałować, bo się zorientują, że to było oszustwo, że to było kłamstwo, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? To mniej więcej, tak, to będzie tak, bo Sławik nawet o tym mówi właśnie, że ludzie będą wierzyli w to, co widzą, to, co oni im pokażą, ale tutaj też możemy nawiązać do tego właśnie, do tych naszych lockdownów, jak oni chcą nam tradycję odebrać, bo tradycja to nie jest wcale jakaś religia, tak? Ja na przykład... nie jestem religijna, ale podtrzymuję tradycje jakieś, które wyniosłam w domu, które wyniosłam ze swojego kraju, bo to jest akurat nasze narodowe coś, tak? Tak, tak jak każdy kraj, każdy ma swoje... Kulturę, tradycje. Kulturę, tak. Ale tu też jest to, że oni próbują w tym kościele, dlatego w kościele, może już nie tylko w kościele, bo to ktoś mówi, człowiek się wywodzi z katolicyzmu, tak, ale w każdej religii, w każdym, jak ktoś mówi, w każdym budynku, w którym są odprawiane msze, modły i inne rytuały, jest wpajane nam ludziom od lat, że Bóg mieszka w kościele. Bóg mieszka tutaj tylko. I to jest latami. I ludzie boją się też odejść od religii, bo myślą, że jak odejdą od religii, to że odejdą od Boga. Wcale tak nie jest i tego nie należy się bać. Także Bóg jest zawsze wszędzie z nami, Stwórca, nie wiem, w kogo wierzycie, bo tak naprawdę możecie w kwiatka wierzyć, w listek od kwiatka, jak ja to zawsze mówię. On też będzie zawsze z wami. Także tylko, że to jest właśnie ta taka manipulacja, a przez te zamknięcia nas, to oni właśnie próbują i ludzie w to wierzą, że jak wezmą znak bestii, to wtedy oni to nam przywrócą. Nie, to oni tego nam nie przywrócą. Oni to chcą właśnie nam zabrać. Oni chcą nam zabrać takie święta Bożego Narodzenia, które tak naprawdę na chwilę obecną nie mają nic wspólnego już z żadną religią. Tak, to jest tak. To jest rodzinne spotkanie, to jest tradycja. Tak. Tak, Wielkanoc, która też już mało ma wspólnego z religią. Jakikolwiek Halloween, no na przykład religijni ludzie to traktują jako święto szatana, a to jest tak naprawdę zabawa dla dzieci, według mnie przynajmniej, bo to jest takie fajne dla dzieci, przebrać się, pochodzić, pozbierać cukierki. Oni tak naprawdę chcą odizolować ludzi od siebie, żeby ludzie byli wrogami. Wiesz, Agnieszko, my tego nie zauważamy. Dużo ludzi tego nie zauważa. Tak, Aga. Wiesz, i my to mieliśmy dokładnie tutaj w Montrealu, w Quebecu. My to od półtora praktycznie roku przeżywamy, bo my nie mieliśmy prawa spotkać się z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi, którzy nie mieszkali pod tym samym adresem na trzy święta, tak? Ani na jedno, ani na drugie Boże Narodzenie, ani na Wielkanoc. Nam zostało to zabronione. My mogliśmy być tylko na święta ci, którzy byli domownikami. Czyli jeśli moja mama nie jest pod tym samym adresem, czy nasze dzieci, to one nie mogą z nami spędzić świąt. I myśmy to już przeżyli 3 razy. I to było straszne. To było naprawdę straszne. Nie móc świętować. I to było okropne, bo tak zmanipulowali społeczeństwo, że... Nawet jak chciałeś, to sąsiad donosił i dostawał za to nagrodę. Do tego doszło. A kary były, wiesz, wielkości $5000 za spotkanie rodzinne.
Ale w pewnym momencie na drugie święta już tak trochę odpuścili, wiedzieli, że ludzie się będą spotykać, już tak za bardzo nie sprawdzali. Nie pozwolili, ale mogły się spotykać rodzice z dziećmi, prawda? Ale na przykład jak ktoś zrobił już większą imprezę na więcej osób, no to policja już wkraczała. Tak, tak to samo było w Anglii właśnie, że 2 dni przed świętami zostało ogłoszone zamknięcie. Przed świętami Bożego Narodzenia. Ludzie porezerwowali bilety, nie mogli pojechać nigdzie po prostu, bo była obiecanka, cacanka, jak to mówię. I 2 dni przed świętami, dosłownie 23 grudnia było zamknięcie, nie ma świąt. Tak samo teraz było. 21 czerwca miałby się skończyć ten lockdown taki duży, tylko były restrykcje tak powoli znoszone, a później zostało przedłużone do 19 lipca. No ale Londyn wyszedł na ulicę, więc no 19 lipca zostały już zniesione restrykcje, ale jest straszenie ludzi, bo jest coraz więcej. No tak, ale zauważcie, że... I ludzie... I, sorry, Aga, że ci przerwę. Ludzie tego nie... zauważają, że zostali oszukani, niektórzy po prostu w to wierzą, że tak musi być, bo on wziął to i obiecują, że tutaj te szczypaweczki, a potem jest to, że wszyscy muszą w domach siedzieć i to, co jest grane, ja tego nie pojmuję. Ludzie po prostu mają klapki na oczach, jak ja to mówię. Widzę, że jest jakieś testowanie trochę społeczeństwa i w zależności od tego, jak widzimy, jak ludzie się buntują i nie zgadzają, to jest tak na chwilę poluzowanie. A jak już się trochę poluzuje i się społeczność uspokoiła, no to dajemy nowy pretekst, żeby znowu nas trochę udusić. Nas już tutaj w Kanadzie tak duszą i duszą i duszą i duszą, że już się praktycznie nie da oddychać w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale zobaczcie, że to właśnie od siły naszego sprzeciwu zależy, jak silne będą restrykcje i jak daleko to może pójść, bo jednak nas jest więcej. Tak, to wszystko zależy od nas, także to jest właśnie to. Także nie wiem, czy w którejś też przepowiedni Słowika nie było, że właśnie, że my mamy się zjednoczyć, czy to w innej przepowiedni, ja już dokładnie nie pamiętam, bo ich za dużo jest, ale to, że właśnie ludzie, którzy nie odejdą od Boga, tutaj też muszę znowu podkreślić, Bóg jest we wszystkich religiach, tylko nazywa się inaczej. Tacy ludzie przetrwają. On też mówił o różnych chorobach, które zajdą na ziemię. Będzie jedna choroba, która nie ma nazwy, że ludzie będą padać i zbierać trupy z ulicy. I tu też muszę nawiązać do mojej ostatniej rozmowy z koleżanką, która powiedziała, że jej babcia kiedyś powiedziała, jak ona była nastolatką, powiedziała jej, mówi tak, mówi, wy dożyjecie czasów, mówi, kiedy będziecie chodzić zbierać trupy z ulicy i będziecie je chować, ale ja dzięki Bogu tych czasów już nie dożyję. I to tak można powiedzieć, że to jest to samo w przypowiedniach Słowika, że ludzie będą upadać, padać na ziemi, nie będą sobie pomagać, będą umierać. I tutaj moje też takie małe spostrzeżenie jest do składu tego, co ludziom wszczepiają i gwiezdny pociąg, nie będę tutaj wymieniać głośno, żeby algorytmy nie wyłapały na YouTubie, więc tutaj też jest, mi się wydaje, że też będzie miało jakieś połączenie. Jak to zostanie odpalone, niby internet, mi się wydaje, że to wtedy zacznie się dziać, że ludzie będą słabnąć, bo będzie tak silne promieniowanie z kosmosu plus gwiezdny pociąg, że to wszystko się tak zmiksuje, że będzie oddziaływało na wszystkie metale ciężkie, które mamy w ciałach. Co to znaczy? To znaczy, że no to coś, po prostu ma metale ciężkie, które mogą oddziaływać na 5G. Więc ja też nie wierzę, że kosmiczny pociąg, który ma zsyłać internet, jest tylko po to, żeby był internet. Mhm. To jest taka moja prywatna opinia, moje prywatne spostrzeżenie, że właśnie ludzie będą padać, taka nieznana choroba to będzie to właśnie, że promieniowanie z nieba, bo on mówił, że Sławik właśnie opowiadał, że ludziom będzie bardzo bolała głowa, że to będzie szło z góry.
a co może z góry iść? Promieniowanie, tak? Jeżeli siedzimy nawet w pomieszczeniu, gdzie jest pełno sprzętów elektronicznych, już nas pobolewa głowa, się źle czujemy, bo to obniża naszą energetykę. Więc no, trudno tutaj akurat polemizować, ale to jest tylko moje spostrzeżenie, takie prywatne. Sławik mówił, ludzie, którzy pozostaną wierni Bogu, to Pan będzie ich okrywał taką siłą, że ci ludzie będą niedostępni dla sił zła. Ich po prostu nie będzie widać. Gdy tak. mamy silną energetykę, silną wiarę, silne, wysokie częstotliwości, my nie jesteśmy widoczni dla takich częstotliwości, tak niskich i negatywnych. I tu na I tym tutaj... polega nasza praca, żeby to zrozumieć. Tak, i jeżeli ktoś nie rozumie pojęcia energii, to polecam obejrzeć na YouTubie film Niebiańskie przepowiednie. Tam jest bardzo ładnie wytłumaczone o energiach właśnie. Jeżeli mamy silną energię, roztaczamy wokół siebie światło, wtedy ta niska energia, to zło nas nie zauważy. Tam jest naprawdę bardzo pięknie przedstawione. Tak. Jest film na YouTubie, Niebiańskie przepowiednie, dokładnie tak się nazywa. To jest tak. przepowiednia z Peru, z testamentu, który został zostawiony ludzkości, Starego Testamentu z Peru, tak? Tak? Ale wiecie co? Film jest bardzo dobry, ale przeczytajcie książkę. Bo tam jest naprawdę każdy punkt testamentu opisany, jak wzmacniać siłę w sobie, jak drugi człowiek może wzmacniać drugiego człowieka, jak swoje własne talenty odkrywać, pomóc drugiemu człowiekowi odkrywać talenty, jak widzieć energię, jak pracować z energią, a na koniec jak zbudować piękne, świadome, mądre społeczeństwo dobrostanu. Uwielbiam tą książkę. Film to jest naprawdę 20%, a książka? Ojej. Jak każdy film, to nie odwzorowuje się na książce. Także to jest tylko takie najważniejsze punkty w filmach są pokazane, ale też za dużo nie jest opisane, nie jest pokazane. Ale na koniec filmu jest tych 9 przepowiedni. A to są rozwinięte i bardzo ładnie wytłumaczone i to jest też takie, ta książka to jest takie źródło wiedzy, wiedzy duchowej, wiedzy o naszej naturze, bardzo ładnie skompilowanej, bardzo ładnie przekazanej. Naprawdę polecam. Jedna z książek, którą mam powykreślaną, pozakreślaną, do której często wracam, do tych nauk, bo one są warte, one są ważne. One są ważne, jak rozumiemy, że wzmacniając drugiego człowieka tak naprawdę robimy dobro dla siebie i dla innych, i dla całego społeczeństwa, to przestajemy być w ego, w konkurencji, w korzyści. O, na przykład Sławik tutaj pisał, Aga, pamiętasz jak on mówił o korzyściach? Świat cały zgubi korzyść. Czytaj. Jeśli ludzie dokonują wyboru, opierając się tylko na tym, co jest korzystne dla mnie, sława, przyjemność, władza, konsumpcjonizm. I to jest coś, co on mówił, że to nas zgubi. I zobaczcie, w jakiej my żyjemy cywilizacji. Żyjemy w cywilizacji, gdzie każdy szczebel naszej drabiny społecznej jest budowany na korzyści. Podstawową wartością jest korzyść, tak? Tu się nie liczy dobro ogółu, dobro człowieka, dobro jednostki, tylko korzyść. Każdy chce mieć korzyść. To już zgubiło nas tak naprawdę jako ludzkość i tego, to jest teraz akurat ten też czas zmian taki, tak, że jest ograniczenie, jest jakieś, jak ja to mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc tak jak zamknęli nam sklep, no to możemy się obyć bez tej spódnicy, bez tej kiecki jakiejś, tak ona akurat nam nie jest w tym momencie potrzebna, ale to też powinno nauczyć ludzi, że jak otworzą sklep, to się zastanów 10 razy, czy ty naprawdę tego potrzebujesz. Bo tak, no mówię, to dostarczanie towarów może być na chwilę obecną naprawdę zminimalizowane.
A no niestety my dążymy wciąż, niektórych ludzi, większość ludzi tak naprawdę na świecie wciąż ten materializm, konsumpcjonizm goni, aby mieć jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Oni wtedy nie patrzą, bo poprzez taki pryzmat patrzenia materialny my nie widzimy drugiego człowieka, nie widzimy tego, co dookoła nas się dzieje tak naprawdę. Dokładnie i wzięliśmy za religię konsumpcjonizm i materializm, ale kiedy odkrywa, i to może być naszą zgubą, tak? Bo my się gubimy po prostu w czym naprawdę jesteśmy, w naszej prawdziwej naturze i to jest to, przed czym nas uprzedzają tego typu proroctwa, przepowiednie, ludzie, którzy mają po prostu szerszy, większy wgląd do natury rzeczywistości. I kiedy teraz odkrywamy nasz aspekt duchowy, naszą istotę duchową, jak na przykład w tej książce czy w tym filmie Niebiańska przepowiednia, i zdajemy sobie sprawę, jaki my mamy wpływ na rzeczywistość, jak jesteśmy silnymi istotami, jak wiele możemy zrobić, chociażby zaczynając od pracy nad sobą i kierując się najpierw identyfikując się, kierując od przestrzeni naszej duchowej, od naszej prawdziwej natury, od naszej natury istoty duchowej i z tego poziomu działając na zewnątrz, to my rozwiązujemy wiele, wiele problemów swoich i społecznych. Tak, dokładnie. Co nam jeszcze tam Sławik mówił o UFO, tak? Że kosmici, przybysze z innych planet, ufolutki, czy jeszcze inaczej nazywani, to są po prostu demony, które znajdują się w powietrzu i kiedy zaczną często rozbijać się samoloty i helikoptery, to nie od tego, że są stare lub coś w nich się uszkodziło, a będzie to się działo tak długo, dopóki ludzie nie zdadzą sobie sprawy, że zajmowanie przez nich przestrzeni powietrznej jest niepożądane, ponieważ loty ludzi przeszkadzają UFO, czyli demonom, przeprowadzać swoje czynności w powietrzu, albowiem przygotowują się oni do wojny z Bogiem, zawracają ludziom głowy, znajdując się w kontakcie z najpotężniejszymi ludźmi tego świata. To też muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Wiesz, że tutaj dalej jest, kosmici porywają ludzi, wykorzystują ich jako niewolników. Jest u nich wiele miejsc, w których w niewoli pracują zaginieni. Na przykład na Ziemi jest tak zwany przez ludzi rów mariański. Na dnie tego rowu jest gruba warstwa mułu i innych osadów wodnych. A pod nimi jest jeszcze drugie dno, dokąd zapadła się Atlantyda. Miasto jest w dobrym stanie i jest chronione przez UFO, czyli demony, aby ludzie tego miejsca nie znaleźli. Niewolnikami UFO są żywi ludzie, których nie okradną, ale sami im się nie pokazują, aby ludzie zwariowali, ponieważ wygląd tych przybyszów z innych planet jest przerażający. Gdyby Atlantyda została zbadana przez ludzi, to wyobrażenia ludzi o wszechświecie bardzo by się zmieniło. Wtedy ludzie by zrozumieli, kim są ich prawdziwi wrogowie i zaczęliby z nimi walczyć, a im jest to niepotrzebne. Oni bardzo boją się Jezusa Chrystusa i ze strachu są ograniczani w swojej działalności. Inaczej ludzi jako takich już dawno nie byłoby na ziemi. Dla nich najważniejszym jest, aby człowiek zginął bez nawrócenia się do Boga, bez prawdziwej wiary, traktując życie i śmierć niepoważnie jako zabawę. A po śmierci, żeby stał się ich własnością, chociaż niektórzy już i przy użyciu są wykorzystywani jako wykonawcy zła. Ci ludzie, zabawki w rękach demonów. Tego dużo jest, ale coś jest, bo to jest tak naprawdę zakazana wiedza, która nam została gdzieś schowana i my nie możemy do tego dojść. A tym złym ludziom, no niestety na tym zależy, tak? Przez całą epokę ryb, całą erę ryb, wpajano w nas wiarę, a wytrącano z nas wiedzę. W tej chwili wchodzimy w erę wiedzy i to jest już dla nich niewygodne, tak? Bo my już szukamy, my się dogłębiamy, a oni cały czas próbują nami manipulować. I no niestety, no musimy sami się obudzić, bo nikt za nas tego nie zrobi. Wiedza to antidotum na dzisiejszą sytuację i na to, co mogą nam zgotować. I musimy ją odkrywać na własną rękę, bo ona nie jest nam podana w całości, w kawałkach, w oficjalnych źródłach i mediach, tylko musimy ją odkrywać kawałek po kawałku, dno po dnie i ją znajdować. Tak, dokładnie, to jest to właśnie, to też nie ma... Nie chcę, żeby to też zabrzmiało tak, żeby nie wierzyć, tak? No bo wiara jest, jak to się mówi, ważna, tak? Dla ludzi jest ważna wiara, bo to podtrzymuje to takie jest duchowe, takie
podtrzymujące na duchu, o, tak ale powiem. Ale ta wiara bierze się ale, z wiedzy, ale... bo mamy wglądy do tej rzeczywistości. Aga, to co powiedziałaś o demonach i o, powiedzmy, przybyszach z innych planet, tak naprawdę to mogą być po prostu byty, które my tak nazywamy, ale i te, one operują w innych obszarach rzeczywistości, w innych wymiarach. A my tego nie widzimy. I niektórzy, którzy mogą trochę więcej postrzegać, będą ich nazywać demonami, bytami zła, czy nawet ufoludami, tak? Ale to jest po prostu tak. Inny wymiar, do którego my nie mamy dostępu. I tak w tych wymiarach, przecież my mamy dostęp może naszymi zmysłami i mózgiem do 1% rzeczywistości, nawet nie może. Więc jak jest wielka rzeczywistość, do której my w ogóle nie mamy dostępu, a jednocześnie obok nas może się ona przecież dalej toczyć, bo my widzimy, postrzegamy tylko ten 1%. I teraz, kiedy my nie mamy dostępu do tych wymiarów, a dostajemy tego typu informacje, to my to nazywamy tak, jak potrafimy, czyli demoni, czy jakiś przybyszy z innych planet, ale to są energie, które też mają swoje częstotliwości i tak jak wszędzie są te niskie i te niby złe i te wyższe i to, co są tymi krzywdzącymi, złymi energiami, my możemy nazywać po prostu demonami, tak? Tak, bo oni tak naprawdę karmią się naszą dobrą energią, tak? Oni potrzebują tej energii, dlatego oni wytwarzają w nas ten strach, lęk, bo to jest ich pokarm i dlatego my powinniśmy się chronić. Dokładnie, i naszym antidotum na to jest teraz wiedza z wiary, bo my mamy wiarę w to najwyższe źródło, największe źródło miłości, światła, piękna, które nas stworzyło, z którego pochodzimy i z którego jesteśmy częścią. Mamy w to wiarę, ale my to wiemy, bo możemy oprzeć wiedzę, mając właśnie wiedzę duchową. Więc to nie jest taka ślepa wiara, bo nam ktoś powiedział, że jest jakiś, no nie wiem, zbawiciel. I teraz na bazie wiary można nam zafundować coś, co się dzisiaj nazywa blubimem, czyli spektakl jakiś, tak, wymiarowy na niebie i zafundować nam przylot nowego proroka. A tu chodzi o to, żeby mieć wiedzę. I właśnie fajnie nawiązałaś do tematu, bo Sławik też mówił matce swojej, że mówi, mamo, będą działy się różne rzeczy na niebie, ale ty nie możesz na to patrzeć, bo to nie będą prawdziwe rzeczy, tak? I oni też nam szykują, tak? Piękne naloty UFO poprzez blubimy, poprzez hologramy, tak? Bo są takie hologramy stworzone na świecie, tak, że taka technologia, że tak naprawdę 10 razy się zastanowimy, czy to jest prawda, czy nie. I też mi się wydaje, że w tym będzie uczestniczył ten kosmiczny pociąg. Bo do czegoś on jest stworzony, nie wiem, to jest takie moje myślenie, to jest moja teoria, bo ja mówię, ja czasami się wgłębiam tak, że, no, że dla mnie coś nie pasuje i że to nie jest to, co jest odkryte dla ludzi, moja głowa po prostu będzie pracowała inaczej, może to będzie, to jest śmieszne, może to jest, ale mówię, to nie jest tylko dla internetu stworzone, więc to mówię, to będzie wszystko takie jedno wielkie powiązanie. Już mamy jakieś na niebie tak ruchy, bo ja na przykład lubię obserwować niebo i widzę, że są ruchy na niebie. Jest na przykład, ja mieszkam w Brighton, jest w jednym miejscu tylko, gdzie można obserwować takie coś jak, nie wiem, jak komety, jak przejście jakichś obiektów przez atmosferę. Gdzie są satelity, to są satelity. Ostatnio nawet miałam okazję sobie zobaczyć właśnie tego słynnego Starlinka i nie jest on dla mnie dobry energetycznie. Dlatego ja się wgłębiam tak, po co to tak naprawdę jest stworzone. Tak. Są takie teorie, także możemy do nich docierać. Nie wiemy, co jest prawdą. Jest ogromna dezinformacja. Jak jesteśmy w czasach, kiedy jest tak wielka dezinformacja, że naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, to zawsze wiemy, że jesteśmy w czasach wojny, bo jedną z broni właśnie w czasach wojny jest skołować przeciwnika i my się trochę teraz tak czujemy, bo naprawdę nie wiemy, w co możemy wierzyć. Nie możemy wierzyć w to, co słyszymy w telewizji, no bo już naprawdę w jaki sposób to jest podawane, to traktuje się nas jak jakieś niedorozwinięte dzieci, serwując nam już tak niską propagandę. Nie możemy więc wierzyć w to, co nam mówią rządy, co nam mówi telewizja, nie możemy wierzyć własnym oczom to, co zobaczymy, więc praktycznie wszystko musimy kwestionować, do wszystkiego się zdystansować,
I może skupiać się na tym, co wiemy, że jest prawdziwe, tak? Czym my naprawdę w naszej prawdzie jesteśmy? To jest po prostu zdobywać wiedzę samemu, tak? Dochodzić do tego, czy to jest to, potwierdzać sobie, szukać potwierdzeń. I to jest według mnie najlepsze rozwiązanie, bo tyle, co jest kanałów, tyle wiedzy, co nam naprawdę ludzie przekazują. Fakt co fakt, nie każda pokrywa się z prawdą. No ale jeżeli, ja to zawsze mówię, jeżeli czujesz intuicyjnie, jeżeli coś rezonuje to z tobą, to po prostu z tym się zgodzisz. Jeżeli nie, to będziesz dalej szukać, tak? To już, jak to się mówi, poprzez wiarę do wiedzy albo poprzez wiedzę do wiary, bo są tacy osoby, takie osoby, które uwierzę jak zobaczę, albo zobaczę jak uwierzę i wtedy uwierzę, tak? I to tak na odwrót w sumie wszystko jest. Także ludzie mają naprawdę, czasami naprawdę wąskie pojęcie i się nie zagłębiają, a my chcemy tak naprawdę, żebyście się zagłębili jeszcze bardziej w to, żebyście sami dochodzili do tego, co jest prawdziwe, co nie. Tak, ale Aga, dzisiaj tak ciężko jest znaleźć w tym gąszczu informacji i dezinformacji to, co jest naprawdę prawdziwe. No nie możemy powiedzieć tego z całą pewnością w żadnym źródle, w żadnym kanale nie możemy nic wziąć dzisiaj na stuprocentową pewność. Moje motto na dzisiejsze czasy to jest: wiem, że nic nie wiem. I widzę tylko, widzę tylko, jak wszędzie jestem skołowana, ale na pewno każdy z nas ma taki wewnętrzny kompas, tak jak o którym ty właśnie mówiłaś, że potrafimy w jakiś sposób rozpoznać coś, co jest dla nas bardziej prawdziwe, a coś, co jest fałszywe. Ty mówiłaś tutaj o intuicji, tak? O tym, jak coś z nami rezonuje. Czy to są takie właśnie kryteria, którymi ty się opierasz, oddzielając właśnie plew od żniw? Ja osobiście tak. Jeżeli coś ze mną rezonuje, jeżeli coś widzę, że może być prawdziwe, jeżeli ja to sobie potwierdzę, to wtedy tak, to wtedy jest okej. Czasami to jest tak, że intuicyjnie wiem, że to może być prawda. Ale ten rok tak naprawdę to jest rok dezinformacji. Tak, dokładnie. Tu jest więcej kłamstw niż jakiejkolwiek konkretnej dobrej informacji. Ale w pewnym momencie wyrabiamy w sobie, im więcej szukamy, im bardziej się rozwijamy, im bardziej jesteśmy w tym naszym, w tej naszej istocie duchowej, i bardziej się spoglądamy właśnie z tej przestrzeni naszej duszy, to rozwija się w nas taka umiejętność tej dyskryminacji, odróżniania fałszu od prawdy. Mamy takie bardziej jasne spojrzenie na to. Łatwiej jest nam to znaleźć. To się wyrabia w pewnym momencie, że bardzo szybko widzimy manipulację, tak ją postrzegamy przez takie zwykłe manipulacyjne techniki, bo jak tylko widzimy techniki manipulacji, sensacje, straszenie na siłę, to już wiemy, że no to nie jest prawda, nie trzymajmy się tego, nie zasilajmy tego, nie dawajmy tego naszej uwagi i szukajmy bardziej w tym, co z nami rezonuje, z czym my się lepiej czujemy, co nam daje właśnie jakąś nadzieję, inspirację do działania, inspirację do prowadzenia jednak lepszej jakości życia, nawet w dzisiejszej sytuacji zawsze możemy znaleźć coś, na czym się możemy skupić, żeby nie oddawać naszej energii temu, co jest właśnie tą dezinformacją, straszeniem nas, manipulowaniem, krzywdzeniem. Prawda, Agnieszko? Tak, dokładnie. Także możemy znaleźć naprawdę wiele dobrego w tej całej sytuacji i szerzyć to dobro. Ja to już nawet zauważyłam, że aż przestaję myśleć dualnie, że ja z każdej sytuacji wyciągnę coś dobrego dla siebie, że nie ma złego i dobrego. No fakt co fakt, że jest ten świat dualny, on dalej jest, ale moje myślenie zaczyna zmieniać się naprawdę diametralnie. Bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, tak, że rozwój duchowy tak czy tak trwa, on całe życie trwa. To nie ma, że człowiek się nauczy i już koniec. Nie, nie. To człowiek całe życie myśli i rozwija się. Ale tutaj tak, jeżeli będziemy tworzyć naprawdę coś dobrego i myśleć pozytywnie, to te całe zło odejdzie. Tylko naprawdę potrzebujemy siły do tego i tak naprawdę zjednoczenia. O tak, przestać tak. Zasilać konflikty, przestać tak. Kłócić się o głupoty, w jakim ty jesteś izmie, w jaki sposób ty się odżywiasz,
Nie zwracajmy na to uwagi. To jest wszystko po to, żeby nas podzielić, bo jak jesteśmy podzieleni, to jesteśmy słabi. A kiedy właśnie będziemy rosnąć w siłę i wspierać się nawzajem, to tylko tym sposobem my możemy to tatałaństwo pokonać. Tak, a oni specjalnie nas dzielą Tak. i ludzie tego, uwierz mi, Aga, ale naprawdę tego nie widzą i mnie to najbardziej właśnie boli, że nie widzą, jak oni ludzi dzielą na takich i na takich. Tak, Tak cały jak czas. kiedyś, tak jak kiedyś jeszcze kilka lat temu, nawet i do dzisiaj jest tak, ten ma wykształcenie, ten nie ma wykształcenia, ten jest lepszy, ten jest dobry. A ja całe życie powtarzałam, że nie, o człowieku nie świadczy wykształcenie, tylko to, jaki jest. Nikt mi nie chciał uwierzyć, a teraz ludzie się powolutku przebudzają. Faktycznie tak jest, że on jest wykształcony i cham na maksa, a tutaj taki biedny człowiek, nie bez wykształcenia, sam ledwo dziobie coś tam, a jeszcze komuś drugiemu daje, naprawdę jest takim aniołkiem. Bo tak jest. Ja nie mówię, że wszyscy z wykształceniem oczywiście są niedobrzy, ale tak większość bywa, że ludzie się... Nie należy denigrować tych, którzy nie mają tak wysokiego Tak, wykształcenia, a tak. mają ogromną mądrość w sobie, prawda? Tak, dokładnie. I to jest to, czy ludzie czasami idą i kształcą się i zostają tacy sami, bo dla nich tylko ten papier był potrzebny do pracy, tak? A niektórzy no niestety pod wpływem wykształcenia się tak zmieniają, że no we własnej rodzinie jest podział. Bo i takich ludzi znam. Także i to powinno zacząć powoli zanikać, bo tak naprawdę w tej chwili, w tej sytuacji jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Dzisiejsza edukacja jest tak zrobiona, że ludzi się specjalizuje w bardzo wąskich dziedzinach i już są tak wyspecjalizowani, że praktycznie nie mają możliwości patrzeć się na wszystko z szerokiego horyzontu. A tu cały myk polega właśnie na tym, żeby umieć się tak zdystansować od obrazu rzeczywistości, żeby mieć większy, szerszy obraz do postrzegania tego, co się dzieje. I to wcale nie znaczy, że żeśmy się wykształcili w jakiejś dziedzinie, to my jesteśmy na topie społeczeństwa, bo człowiek powinien być wielodziedzinowy, a nie tylko jednodziedzinowy i zawężony. To nie jest prawda, że my mamy być w czymś wyspecjalizowani. My możemy naprawdę zdobywać wiedzę bardzo szeroką w wielu kierunkach i to nas wzbogaca i nigdy nie przestawać szukać, nigdy nie przestawać zdobywać wiedzy, nigdy nie przestawać poznawać nowych rzeczy. Zobacz, Aga, ty się wyprowadziłaś do Anglii, prawda? Ale teraz stworzyłaś coś, z czym jesteś szczęśliwa, twój własny projekt, który jest w zgodzie z tobą, nauczyłaś się nowych rzeczy. Dokładnie. Opowiedz nam o tym. Tak, stworzyłam projekt, co było moje marzenie, mój sklep z ziołami, z suplementami, z naturalnymi kosmetykami. Otworzyłam sklep online i ja się w tym spełniam i to jest to, co chcę robić, pomagać ludziom w jakiś sposób, w sposób, w jaki mogę po prostu pomagać, bo jeżeli nie osobiście, to chociaż poprzez zioła, poprzez zielarstwo, poprzez zdrowie. Promocja zdrowia, o, tak powiem. Wspaniale, Aga. Się zawstydziłam. Nie, to jest bardzo ważne, bo zmieniłaś swoje życie, zdobyłaś wiedzę, nowe kompetencje, żeby stworzyć coś, z czym rezonujesz, co jest dla ciebie harmonijne, co kochasz, co lubisz. I teraz pracujesz z naturą, żeby pomagać ludziom w zdrowiu. I to jest prawdziwe. W tym gąszczu bałaganu, chaosu, manipulacji, kontakt z naturą i dbanie o nasze zdrowie to jest coś, co jest prawdziwego i na tym się możemy skupiać, na tym się też możemy oprzeć. I to jest piękne to, co zrobiłaś. Ale tak, skoro jesteśmy przy tym temacie, czy mogłabyś nam podać twój sklep internetowy, twoją stronę internetową? Mój sklep internetowy to moani-nature-shop.com. I masz też kanał YouTube, na którym zaczęłaś robić filmy od listopada i rozszerzać twoją wiedzę i mówić obszerniej i dokładniej o tym, co poruszamy dzisiaj, tak? Jaki to jest kanał? Tak, kanał ogólnie został stworzony na potrzeby sklepu, więc od listopada weszły tylko takie malutkie filmiki promocyjne produktów, a tak naprawdę zaczęłam działać, muszę powiedzieć, zaczęłyśmy działać od czerwca. Mój kanał to jest Moani Nature. Moani Nature. A co znaczy Moani? Moani jest to zapach bryzy, powiew bryzy. Po hawajsku?
A tak, po hawajsku. Zapach bryzy, powiew bryzy, tak? Natury. Tak. A, Tak, i w pięknie. ten sposób w skrócie wyszło Moanie Nature, czyli zapach bryzy natury, zapach bryzy ziół, zapach bryzy olejków aromatycznych, czego tamkolwiek po prostu. Zapach, bryza. Bryza w powietrzu cały czas się unosi, tylko musimy chcieć ją poczuć. Kojąca, uzdrawiająca, Tak. wspierająca w kontakcie z naturą. Wow, ja jestem całkowicie w tym. Mnie też tak Tak. pokierowało zawsze w wielkiej zgodzie i miłości do natury i wszystkiego, co jest Tak. naturalne. No, mieszkam w kraju, gdzie no, akurat w Brighton tej natury jest troszkę mniej, jedynie mi zostaje morze, więc sobie naturę przyciągnęłam do siebie i chcę ją się dzielić, czyli ziołami i wszystkimi dobrociami od matki natury. Cudownie. Ja jestem tak uzależniona i zakochana w naturze, że uważam, że jeśli przyszłam tutaj na tą ziemię, to chyba tylko i wyłącznie dlatego, bo tak kocham matkę naturę i tak się czuję z nią związana. I zobacz, los mnie poprowadził do Kanady, gdzie ta natura jest po Tam tak. prostu no taka, że ja chodzę i tam wszędzie chłonę tą naturę, ale wiecie, ten kontakt z naturą w tym świecie chaosu, zakłamania, manipulacji, stresu, strachu, to jest coś, co nas harmonizuje, co nas uziemia, co nas sprowadza do naszego takiego bytu, uspokaja, coś, co jest prawdziwe. Idźcie na ten spacer do natury, nazbierajcie sobie tych ziół, zróbcie sobie ziołową herbatkę, zaufajcie naturze. Tu widzisz, Agaty, najważniejszy przekaz: zaufać Bogu, zaufać naturze. Podnosić tą swoją energetykę, tą swoją częstotliwość, żeby nie być widocznym dla tych kusicieli, dla tych niskich energii. My możemy być ponad to i my wszystko mamy już w sobie i dookoła siebie. Wystarczy tylko wybierać, prawda, Agnieszko? Tak, dokładnie, dlatego przyjechałam do Polski na urlop na Podlasie, żeby powdychać trochę tej natury leśnej, której mi tak naprawdę brakuje, tej energii słowiańskiej. Oj, tak. Tak, żeby pobyć trochę w lesie, bo mieszkam blisko lasu, więc gdzie się nie ruszę, mam las, więc po prostu moje serce się raduje. Dokładnie. Tak, naładuje się na kolejny, następny rok. Byłam tam jakieś 3 lata temu. Przepiękne, przepiękne krajobrazy, przepiękne okolice, natura, lasy, bociany prawie na każdym słupie. Tak. Przepięknie. Korzystaj, ładuj się naszą piękną polską naturą na Podlasiu. Powietrze jest naprawdę inne niż, no jak ja to mówię zawsze, każdy kraj ma swoją aurę, swoją energię, swój zapach. Także, a w Polsce naprawdę jest to takie lekkie, zwłaszcza tutaj na Podlasiu. Przepraszam, że tak wyróżniam. Wyróżniaj, bo jest tam przepięknie, jest tam Jest tak przepięknie, tak. fajnie, Jak ja że to mówię, w Polsce dla mnie tak, Mazury, Podlasie i Bieszczady. To są najpiękniejsze miejsca. tak, zawsze szukać tych. Widzisz, w niebiańskiej Tak. przepowiedni też jest powiedziane, żeby chodzić i szukać miejsc mocy natury, i że cywilizacja, człowieczeństwo, ja może przytoczę tą niebiańską przepowiednię, jaka jest wizja cywilizacji, jaką możemy stworzyć, to jest taka, żebyśmy mieli technologię i mieli sztuczną inteligencję, która będzie pracować na to, żebyśmy mieli zapewniony byt, ubranie, jedzenie, prawda, czy budownictwo, ale ludzie nie będą mieszkać w miastach, w blokowiskach, w betonie, tylko osady będą w wysokich miejscach natury, gdzie są bardzo stare lasy, gdzie są góry, gdzie są wodospady, gdzie są morza i rzeki. I ludzie będą chcieli w tych miejscach mieszkać, bo tam jest bardzo wysoka energetyka, która wspiera człowieka przez energię ziemi. To są takie miejsca mocy, potężne miejsca mocy. I tam będą budowane osady dla ludzi, gdzie oni będą żyć w miejscu natury i w harmonii z naturą, a będą korzystać z miasta, z kultury, z jedzenia, przez właśnie przez technologię. I w takich miejscach ludzie będą mogli się rozwijać, odkrywać swój unikalny talent, który będzie bogactwem dla całego społeczeństwa.
bo my będziemy się wzmacniać i wspierać nawzajem. To jest przepiękna wizja, jak wszystko się razem łączy i harmonizuje. Ja chciałabym zobaczyć taki świat i w takim świecie żyć. I teraz my, Aga, stwarzamy przepowiednię, okej? Okay? Taką tak. Wizję takiego świata, w jakim my chciałybyśmy żyć. Nie tym, które nam dają proroctwa dla naszego uprzedzenia, tylko stwórzmy takie właśnie przepowiednie. My też mamy siłę. Aga, jaka jest twoja przepowiednia? W jakim świecie chciałabyś żyć? Ja w jakim świecie? Ja to ogólnie, moje prywatne marzenie to mieszkać gdzieś w lesie, nad jeziorkiem. Najbliższy sąsiad, żeby był 500 metrów ode mnie. Po prostu wśród natury, której mi naprawdę brakuje. I dlatego i wszystkim tego życzę, bo tak naprawdę zauważam, że dużo ludzi wyprowadza się z miasta i szuka miejsca gdzieś w naturze, więc ta cała przepowiednia, ta niebiańska przepowiednia, ona gdzieś się sprawdza, bo ludzie po prostu szukają. To w nas jest zawsze. Nie możemy się poddać. Nawet nieuświadomione. Zobacz, co ludzie robią na weekend, na wakacje. Nawet jeśli nie robią to w taki specyficzny, świadomy sposób, że teraz chcę być, obcować z naturą, no to jadą zrobić sobie jakiegoś grilla nad wodę, albo pójść na spacer z pieskiem do lasu. Jednak ludzie jadą na wakacje, nawet na pod namiot do jakiegoś parku narodowego. Całe życie mieszkają gdzieś tam w mieście, a w betonie, ale na wakacje nagle namiot i park narodowy. Jednak jest taki intuicyjny powrót do natury, szukanie tej natury, jak jest taka możliwość. I my to mamy, więc teraz to rozwijać w nas, być w tej naturze. Dokładnie, to jest to, czego ludzie czasami naprawdę, jak ja to mówię, podświadomie, nieświadomie jadą, odpoczywają, resetują się i nawet o tym nie wiedzą, oni w ogóle nie potrafią tego określić. No po prostu byłem na urlopie, odpocząłem, tak? A my już jako zagłębiający się w tematy po prostu będziemy wiedzieli, aha, okej, to o to chodziło, o ten cały reset organizmu, naładowanie energetyczne. I to też chcemy ludziom uświadamiać, tak, że to tak się nazywa. Że... Czy myślisz, Aga, że możliwe jest powstrzymanie tego szaleństwa, obranie innego kierunku niż te przepowiednie, które nam mówią i zbudowanie zupełnie innej cywilizacji, innego społeczeństwa? W jakim ty chciałabyś żyć w społeczeństwie, jak już będziesz miała, jak już przejdziemy, skręcimy w drugą stronę, nie tą, którą nam próbują zafundować i przed którą uprzedzamy i uprzedzają właśnie prorocy, tylko jak już pójdziemy w tą drugą stronę i będziesz miała ten swój domek w naturze, w lesie, nad strumyczkiem, to w jakim społeczeństwie chciałabyś żyć? Jak byś chciała, żeby to wyglądało? Wiesz co, na pewno w społeczeństwie bez podziałów. Bez na gorszy, lepszy, czy z tym, czy bez tego. Po prostu, żeby wszyscy ludzie się kochali nawzajem, w sensie szanowali siebie nawzajem, żeby byli pomocni, żeby nie było już tego świata dualnego takiego, że dobro, zło, w sumie ono i tak będzie jeszcze dłuższy czas, ten dualny świat. Ale w takim społeczeństwie, gdzie każdy sobie jest w stanie pomóc, wspiera każdy każdego, a nie żeby kopał dołki pod każdym. Także takie społeczeństwo bez podziałów. To jest myśl przewodnia, którą powiedziałaś. Nie dajmy się dzielić, nie dajmy się podzielić. Tak. Nie wchodźmy w konflikty. Nauczmy się wzmacniać drugiego człowieka, a nie gnoić drugiego człowieka, bo gdy go poniżamy, to wtedy nasze ego rośnie, nasza wartość ego sobie urosła. Unikajmy takich właśnie pułapek, które prowadzą nas do naszej destrukcji, a wybierajmy to, co jest dobre dla nas i dla całego społeczeństwa. Pierwszy punkt, nie dać się dzielić, nie dać się kłócić. Także dziękujemy Wam za dobre, wzmacniające komentarze, za miłość między Wami, za szacunek i przyjaźń. To jest baza. Tworzymy tutaj właśnie taką społeczność, takie środowisko, dajemy taki przykład. Chcemy się szanować, wzmacniać, wspierać nawzajem i jesteśmy po to, żeby o tym przypominać. A jeszcze tak naprawdę będziemy sobie potrzebni, jesteśmy sobie potrzebni, więc pomagajmy sobie nawzajem i nie dzielmy się. Żyjmy bez podziałów. Tak. Bo wszyscy jesteśmy równi.
Mało tego, gdy pomagamy innym, to do nas wraca. Jak już nie chcecie tak, to z tej strony się spójrzcie. Bo tak funkcjonują prawa wszechświata. Tak. Wszyscy jesteśmy istotami boskimi, wszyscy Bóg nas stworzył tak na swoje podobieństwo, jak to według Biblii jest. I wszyscy jesteśmy równi, nie ma gorszych, lepszych, wszyscy jesteśmy tacy sami. Coś musi się zdarzyć, żeby coś innego mogło przyjść. I ja wierzę, tak jak i ty pewnie, Aga, że to całe zło, które jest i funkcjonuje na tym świecie, jest u swojego kresu, że prędzej czy później zostanie objawione, że ludzie spojrzą, zobaczą prawdę i ta prawda zostanie objawiona. I z tego zła, dzięki tej prawdzie zbudujemy naprawdę wielkie dobro, wielkie, świadome, mądre, prawdziwe społeczeństwo. Tak, ja w to wierzę, że będzie dobrze, bo mówię, ja czuję spokój w tym wszystkim. Właśnie. Pomimo takich przepowiedni, pomimo takich historii, ty powiedziałaś, że ty czujesz spokój w tym wszystkim. Ja czuję w tym wszystkim spokój, bo ja nawet czytając te przepowiednie, już takie nawet najgorsze, ja wiem, że my przetrwamy, że do tego może nie dojść, bo już jest nas na tyle dużo ludzi, że możemy naprawdę zmienić tą energetykę, tą intencję tego. To jest tylko, mówię, przepowiednie to są zawsze ostrzeżenie. Co ma się wydarzyć, to się wydarzy mimo wszystko, ale wiele możemy zmienić, bo wszystko od nas zależy. Dosłownie wszystko. Nawet własną rzeczywistość możemy wykreować, chociaż ja to zawsze mówię, tak bym polemizowała na własnym przykładzie. Ale jeżeli chodzi o kreowanie takiego, omijanie zła, żeby to zło nie dotarło do nas, twórzmy tą energię dobra tak silną, żeby to do nas nie doszło. Dokładnie. Żeby to ominęło. Dokładnie. Żeby zło do nas nie doszło, twórzmy energię dobra na każdym kroku. A jeśli się potkniemy, trudno. Wstajemy, nie szkalamy się, nie obwiniamy, przepraszamy, idziemy dalej. I tworzyć dobrą energię, żeby z tego wyjść. Tak. Brawo, Aga. Mocne słowa. Uwielbiam. I też powiedziałaś coś fajnego w twoim... Bo ty zrobiłaś pierwsze nagranie w mojej drodze do przebudzenia z Zygim. Byłaś pierwszą osobą, która... nagrała swoją historię, opowiedziała swoją historię i tam było niesamowite zdanie, które powiedziałaś, którym ja chciałabym podsumować, ale ja, tylko ja. I to było: ten, kto robi zło, zawsze w dobro się to obróci. To mi się tak spodobało, że zawsze wszystko skończy się i tak dobrem. Zawsze. Dokładnie. To jest piękne, co powiedziałaś. Bardzo mi się to zdanie podobało. Dziękuję. Aga, czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć na podsumowanie, na dokończenie tego naszego spotkania? Na dokończenie to ja może powiem taką przypowieść z Midraszy o stworzeniu właśnie Adama i Ewy, że przed stworzeniem człowieka aniołowie się kłócili. No ale Bóg tak czy tak stworzył Adama i Ewę. Aniołowie, widząc tych ludzi, uklękli przed Bogiem, bo stworzył dzieło. Ale Lucyfer nie mógł się z tym pogodzić, ponieważ uznał, że on jest piękniejszy od dzieła boskiego. I tu zostawiam wam do myślenia, dlaczego Lucyfer był zazdrosny o to, że Bóg stworzył pięknego człowieka. I dlaczego to wszystko teraz się dzieje? Wow. Piękne. Bardzo dobre zakończenie, Aga. Ja znam odpowiedź, mogę powiedzieć, ale to zostawię do myślenia. To może opowiesz nam w następnym nagraniu, jak już pomyślimy. Tak, wszystko możliwe. To po prostu zostawiam, żeby... Każdy się zastanowił. Dlaczego... Tak, bo to wszystko ma w związek z obecną sytuacją. Bardzo dobre, ciekawe pytanie. Pobudzające do refleksji. Tak. A jak wiemy, Lucyfer to jest upadły anioł i co robią dla nas teraz? Dlaczego? Odpowiedź tak naprawdę była w tej opowieści bardzo krótkiej, także... Pięknie, naprawdę pięknie. Dużo wartościowych przekazów.
Dziękujemy Ci, Agnieszko. Powiedziałaś wiele słów mocy tutaj i nakierowałaś ludzi na ten kierunek, który może nas doprowadzić do życia w dobrostanie i w dobrym społeczeństwie, czego nam wszystkim życzymy. Bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę, za udział tutaj w tym nagraniu. Dziękujemy wszystkim za słuchanie, za Wasze kochane serduszka, za Waszą miłość i dobre komentarze. One dają nam siłę, energię, motywację, by to robić, by być dla Was. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Dziękuję Ci, Agnieszko. Ja dziękuję ślicznie wszystkim. Tobie też, Agnieszko, dziękuję. Do następnego, Aga. Będziesz nam musiała dać swoją odpowiedź. Okej. Dziękuję. Żegnam wszystkich. Pa. Do widzenia.